Witajcie na moim kanale. Dzisiaj, tak jak mówiłem w zapowiedzi, test fajek do saksofonu altowego marki Slavic Music. Dostałem od Sławka 4 fajki w różnych rodzajach wykończenia, z różnych materiałów. 4 fajki już mówię jakie. Jest to fajka posrebrzana, mosiężna. Jest to fajka w złotym lakierze, mosiężna. Jest to fajka mosiężna nielakierowana oraz fajka miedziana. Wszystkie fajki mają średnicę 24,5 mm, tutaj jeśli chodzi o średnicę tulei, także idealnie pasują do mojego saksofonu System 54. Pasują również do saksofonów Yamaha 280, Yamaha również starsza 23 bądź 25, też z tymi modelami sprawdzałem. Średnicą pasują również do saksofonu marki Amati, na którym czasami zdarza mi się jeszcze grać, natomiast tam troszeczkę mamy problem z klapą oktawową. W pozostałych przypadkach żadne problemy z klapą oktawową nie występują. Słuchajcie, moją przygodę z fajkami zacząłem dość dawno, w momencie kiedy zaczynałem grać na saksofonie, moim pierwszym instrumentem był właśnie Amati Super Classic. Miałem wtedy okazję grywać jeszcze na saksofonie Selmer Mark VI, wtedy jeszcze nie moim własnym. I z ciekawości przełożyłem sobie fajkę z tego Selmera do Amati. No, różnica była diametralna, w zasadzie był to zupełnie inny instrument, zupełnie inny saksofon. Kolosalna różnica w brzmieniu, zdecydowanie większy komfort gry. Stąd jestem bardzo ciekawy, jak fajki Slavic Music sprawdzają się w praktyce. Powiem więcej, obecnie w moim tenorze Amati również mam założoną fajkę od Selmera SA80 wersji drugiej. Również poprawa brzmienia jest, gra się zdecydowanie lepiej, doły wychodzą dużo lepiej, góry wychodzą zdecydowanie lepiej, no i przede wszystkim ten charakter brzmienia selmerowski troszeczkę gdzieś tam się pojawia. Oczywiście ktoś może powiedzieć, jest to półśrodek, kup sobie Selmera, będziesz zadowolony. Niby tak, Mark VI około 20-25 tysięcy, seria druga 10-12 tysięcy. Pytanie, czy warto, czy nie, to już jest kwestia indywidualna. Natomiast zmiana fajki na pewno powoduje różnicę w brzmieniu i jestem strasznie ciekawy, jak te fajeczki się sprawdzają. Jest to nowość na rynku. W zasadzie ciężko jest w tym momencie dostać fajki, te elementy w tylu rodzajach wykończeń, z tylu materiałów. Każda jest w tej samej cenie. Mam nadzieję, że jest to ciekawy produkt, ponieważ Sławek tutaj na swojej stronie pisze, że specjalnie zaprojektowana tuleja zapewnia bogatszy, bardziej wyrazisty, większy dźwięk we wszystkich rejestrach. Fajki są również zoptymalizowane w celu zwiększenia wydajności zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych instrumentów. Fajki są również wyżarzane, chłodzone, co daje efekt rozegrania fajki i wpływa na swobodę gry oraz lepszą wibrację. Średnica, jak mówiłem, to jest 24,5 mm do saksofonu altowego oraz 27,5 mm do saksofonu tenorowego, czyli pasują do większości instrumentów. Najpierw zagram coś bez akompaniamentu, będzie to standard Doxy. Później ten standard postaram się zagrać z akompaniamentem, z krótką solówką. Później jeszcze raz jakiś krótki materiał solo i zrobimy sobie podsumowanie. Mm-hmm.
Thank you.
Drodzy, ostatni sprawdzian, kilka dźwięków całej skali instrumentu bez akompaniamentu.
Jakie należałoby nadać podsumowanie temu testowi? Podsumować jest bardzo ciężko, bo każda z tych fajek ma swój własny charakter, który im dłużej się gra, tym staje się bardziej wyczuwalny. Przez 5 minut słychać te różnice w makroskali. W mikroskali pojawiają się one w trakcie coraz to dłuższego grania, zabawą dynamiką, zabawą układem ust, aparatu itd., itd. To, co mnie zaskoczyło, kiedy pograłem dłużej, to fajka złota. Nie jest to fajka, która szokuje w pierwszej chwili, ale w dłuższej perspektywie okazuje się bardzo ciekawa, choć oczywiście wyglądem jest mega tradycyjna. Natomiast dźwiękowo świetna sprawa. Na pewno jeśli ktoś ma saksofon lekko przytkany, stłumiony, czuje opór podczas grania, który próbował wyeliminować ustnikiem, stroikami bądź innymi, na przykład ligaturą, może sobie taką fajeczkę sprawić. Myślę, że powinno pomóc. Ja zakładałem to do Yamahy 280 z ustnikiem Kani. Również było bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Ten instrument zaczął grać dużo, dużo lżej. Moja uczennica powiedziała, kurczę, ale się teraz fajnie, lekko gra. Także ta fajka oraz ta są to fajki, które sprawiają, że gra się dużo lżej, dużo bardziej komfortowo. Saksofon jest nieco bardziej krzykliwy. Taki zadziorny staje się takim łobuzem. Ta fajeczka chyba najwięcej barw ze wszystkich przekazuje. Nie jest tak efektowna w pierwszej chwili, natomiast da się z niej wydobyć, wydaje mi się, najwięcej. Ta srebrna powłoka daje jakby lekkie rozjaśnienie, ale tak jak mówiłem, w kierunku klarowności. Podsumowując, na pewno warto pojechać, na pewno warto przetestować. Fajki są znakomitej jakości. Myślę, że cena 1500 zł. Jest to i dużo, i mało. I za 1500 można kupić starego Jupitera i też grać, prawda? Natomiast jeśli ktoś faktycznie chce sobie ulepszyć saksofon, ja też testowałem z saksofonem Amati. No niestety jest pewien problem z klapą oktawową. Trzeba by ją podgiąć. Nie chciałem tego robić, więc nie będę Wam prezentował efektów. Natomiast z tym saksofonem również są fajne efekty. Na pewno jest dużo, dużo lepiej. A więc podsumowując, fajnie pojechać, fajnie przetestować, na pewno ciekawe doświadczenie. Ja osobiście miałbym problem, ale wydaje mi się, że kierowałbym się w stronę fajki miedzianej, ewentualnie tej posrebrzanej. To są takie moje dwa typy, aczkolwiek mam je dopiero 1,5 tygodnia, więc nie zdążyłem jeszcze na nich wystarczająco długo pograć. Mam nadzieję, że teścik Wam pomógł, ponieważ jest to nowość na naszym rynku i myślę, że długo nic takiego świeżego się nie pojawi. Także warto pojechać, warto sprawdzić. Polecam i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.